Cześć Wam, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na filmik dotyczący moich rzęs. Jest to chyba jeden z pierwszych filmików, pierwszych, ale nie jedynych, na moim kanale dotyczących jakichś kwestii urodowych, ale pomyślałam, że czemu nie i fajnie byłoby coś takiego nagrać, może jesteście czegoś ciekawi, więc jeżeli jesteście ciekawi mojego pierwszego wrażenia na temat przedłużania rzęs, zapraszam. Ja swoje rzęsy zrobiłam dokładnie wczoraj, więc jest to naprawdę świeży efekt i możecie go aktualnie zobaczyć. Jest to przedłużenie rzęs metodą 1:1 i wyraźnie zaznaczyłam, że proszę o efekt bardzo naturalny. Dlatego, że mnie osobiście nie podobają się takie bardzo mocno zarysowane i nakreślone rzęsy, przynajmniej nie u mnie. Ja nie czułabym się w tym dobrze. Niektórym to pasuje, myślę, że mnie by nie pasowało. Ja po prostu chciałam mieć ładny, naturalny efekt i troszeczkę więcej czasu promu. Jeżeli chodzi o długość trwania zabiegu i jego komfort, sam zabieg trwał metodą 1:1 2 godziny. Jeżeli jest to metoda 2:1, to trwa około 2,5. Jeżeli jeszcze inną, to też trwa odpowiednio dłużej. Natomiast metodą 1:1 trwało 2 godziny i powiem Wam tak. Przez ten czas nic Was nie boli, praktycznie nic Was nie uwiera, czasem może w jakimś tam delikatnym punkcie coś Was ukuje, czy coś, ale to tylko taki szczegół. Tak naprawdę pod tym względem zabieg jest w 100% komfortowy, nic nie czujecie, po prostu sobie leżycie. I może to jest ten problem, który mi tak strasznie nie pasował, że przez 2 godziny, wite 2 godziny, musiałam leżeć kompletnie bez ruchu, nic nie robić i tylko mieć zamknięte oczy. I efekt jest tego w 100% wart, ale mnie to po prostu tak denerwowało, już miałam ochotę się wyprostować, wstać, gdzieś przejść. No niestety nie mogłam. Jak już się położycie, to musicie wytrzymać do końca, nie można iść siusiu. Trzeba wytrzymać. I to jest jedyne, co mi przeszkadzało. Uzupełnianie wydaje mi się, że będzie trwało krócej, więc będzie lepiej. Natomiast poza tym, że trzeba długo leżeć, to zabieg jest w 100% przyjemny. Po prostu cena. Cena na pewno się będzie różniła zależnie od tego, u kogo będziecie robić rzęsy. To jest oczywiste, każdy się ceni troszeczkę inaczej. Ja natomiast za swoje rzęsy zapłaciłam 90 zł. Jeżeli bym robiła metodą 2:1, zapłaciłabym 120 zł. Więc to też jest zależne od tego, jaką metodę wybieracie. Natomiast uzupełnianie zawsze jest tańsze. W moim przypadku będzie to chyba 70 zł, chociaż nie jestem tego pewna, ale wydaje mi się, że tak. W przypadku metody 2:1 byłoby to 100 zł. Rozumiecie, wszystko jest analogicznie. Ale to też musi się dowiadywać konkretnie u swoich kosmetyczek, wizerzystek, stylistek. Orientacyjnie mogę Wam powiedzieć, że ja zapłaciłam 90 zł za metodę 1:1. Czy są jakieś przeciwwskazania? Są. Ja byłam na ich liście przed samym zabiegiem. Dostałam taką karteczkę do podpisania, czy nie ma żadnych przeciwwskazań. I były tam wszelkiego rodzaju choroby oczu, czyli jaskra, zaćmienie, zapalenie spojówek, różnego rodzaju takie. I na samym dole listy był napis soczewki kontaktowe. I ja takie, o nie, nic o tym nie wiedziałam. I spytałam się, chodzi o to, że podczas zabiegu nie powinniście mieć soczewek kontaktowych na sobie, ponieważ oczy mogą się Wam wysuszać. Natomiast ogólnie nie ma do tego jakichś przeciwwskazań. Po prostu chodzi o to zakładanie rzęs. Więc jeżeli już w nich przyjdziecie, to możecie je zdjąć, możecie w nich zostać, ale chyba każda osoba, która zasnęła kiedyś w soczewkach, wie, jakie to jest uczucie później, więc nie jest zbyt komfortowe. No jeżeli teraz ja Was uprzedzam, to możecie wiedzieć, żeby przyjść na przykład ten jeden raz w okularach i wziąć ze sobą soczewki na później. Także no, tak byłoby lepiej. Pielęgnacja i to, na co trzeba uważać. A więc przez pierwsze 24 godziny po założeniu rzęs musimy unikać kompletnie wody w kontaktach z oczami. Musimy uważać na gorącą parę wodną. I najlepiej by było ich zbytnio po prostu nie dotykać, po to, żeby ten klej ładnie zasechł i dopiero po tym już możemy tak w pełni korzystać z rzęs. Jeśli chodzi o takie ogólne zasady pielęgnacyjne, to ja Wam stawię tutaj karteczkę.
Możecie teraz sobie zobaczyć, co ja miałam na niej napisane, bo dostałam taką karteczkę po zabiegu. Więc jest tam napisane na przykład, żeby nie używać płynów dwufazowych do makijażu oczu, aby nie używać wodoodpornych kosmetyków, aby ta nasza pielęgnacja była dość delikatna, aby uważać na kremy i różnego rodzaju kosmetyki, które nakładamy pod oczy, żeby uważać na linię rzęs. Tu chodzi przede wszystkim o to, aby te nasze rzęsy zachowały się na naszych oczach jak najdłużej i żeby nam po prostu nie wypadły od wszelkiego rodzaju tłustych kosmetyków. Bo jak wiadomo, tłuszcz jest zawsze najlepszym zmywaczem wszystkiego, zwłaszcza jeśli chodzi o makijaż. I po prostu to są takie zalecenia, do których oczywiście nie musimy się stosować, ale jeśli chcemy się cieszyć naszymi rzęsami jak najdłużej, no to warto byłoby jednak to robić. Co 3 dni należy przemywać nasze rzęsy albo wodą, albo jakimś płynem micelarnym, albo szamponem do rzęs. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale istnieje. Poza tym należy je codziennie przeczesywać taką specjalną szczoteczką, którą prawdopodobnie dostaniecie od swojej pani, która Wam zakładała te rzęsy. Już Wam pokazuję. Wygląda ona w taki sposób, więc to jest taka malutka szczoteczka. Coś jak do malowania rzęs. Powiedzmy, ma podobny kształt. I nasze rzęsy czasem mogę Wam tylko raz do końca nie pokazać, ponieważ jeszcze ich chyba nie mogę czesać. Ale zamykając oko i od góry do dołu takim ruchem. Tak jak pani kosmetyczka Wam to robiła w czasie zabiegu i prawdopodobnie Wam to jeszcze pokażę, więc się nie martw. Jeżeli chodzi ogólnie o kąpiele i chodzenie na basen w przedłużonych rzęsach, to nie ma z tym w ogóle problemu. Wody trzeba unikać tylko w tych pierwszych 24 godzinach. Później już możecie się spokojnie kąpać, spokojnie chodzić na basen i nie musicie się tym stresować. No i teraz tak ogólnie, czy zdecydowałabym się na rzęsy jeszcze raz? I czy pójdę na uzupełnianie? Tak, w 100% tak. Jeżeli macie jakieś swoje pieniądze i nie jest Wam ich szkoda, bo wiadomo, że to nie jest tania sprawa, to śmiało uważam, że to jest super opcja. To jest super opcja dla leniwych. Ja naprawdę nie lubię się malować. Uważam, że to za takie... Jak mam ochotę, to się pomaluję, jak nie mam ochoty, to się nie pomaluję, ale każda dziewczyna lubi wyglądać ładnie, a moje rzęsy są strasznie, strasznie krótkie naturalnie, w dodatku proste, bo one nawet są tak krótkie, że nie miałoby się jak zakręcić, nawet gdyby chciały. Więc co do rzęs przedłużanych, to myślałam o tym już od bardzo, bardzo dawna i fakt, że można się ubudzić w takim ładnym stanie rano jest naprawdę fajny, jest to mega wygodne, nie widzę żadnych takich wad, poza ewentualnie wzmożoną pielęgnacją co do oczu, albo taką delikatniejszą, a nie wzmożoną, co dla mnie w sumie nie stanowi żadnego problemu, bo ja sobie na przykład kresek nie maluję i nie muszę jakoś delikatnie zmywać tych oczu, bo po prostu nie będę ich teraz malować. Więc jedyne co, to będę je przemywać, tak jak jest napisane na tej karteczce, będę czesać moje rzęsy i to tyle. I to jest jedyne, na co muszę uważać. Także jeżeli jesteście ciekawi, to naprawdę zachęcam Was do spróbowania. Chociaż spróbowania, jak będziecie się w tym czuć, czy będzie Wam komfortowo, bo one są tak leciutkie, tak delikatne, że ich kompletnie nie czuć na oku. Jest to mega wygodne i po prostu z mojej strony jedno wielkie. Tak. Także mam nadzieję, że Wam jakoś pomogłam. Być może nagram jeszcze jeden filmik już po jakimś dłuższym czasie, takie moje ogólne podsumowanie tego, jak mi się w nich chodziło, ile mi ich ubyło przez ten czas. I jeżeli macie jakieś pytania, to też możecie zadawać w komentarzach, tak jak zawsze. I może dorzucę je do tego filmiku, wtedy na nie odpowiem i będzie tak fajna relacja z podsumowaniem z przedłużenia rzęs. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w następnym filmiku, do następnego razu, pa, pa!